zostaw łapkę w górę, subskrypcję i żebyś nie przegapił żadnego filmu, jeszcze dzwoneczka. Dziękuję. Cześć, siemanko, z tej strony Marcin Gaming i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. I tak, to jest kolejny odcinek z teorii, których dawno nie było na moim kanale, bo przez długi czas się tak bardzo nie wgłębiałem już w świat FNAF-a, bo no myślałem, że no w sumie jest tak, że wiele rzeczy już jest wyjaśnionych, ale dalej są rzeczy, które są niewyjaśnione i jedną z nich właśnie chciałbym z wami omówić. I już z początku was przepraszam za to, że mój mikrofon jest aż taki no ustawiony, tak, że jest tak cicho, ale no nic nie poradzę, coś się stało z moim mikrofonem. Ostatnio się, nie wiem, jakieś dziwne rzeczy dzieją. Niekiedy mnie w ogóle na filmach nie słychać, niekiedy mnie słychać bardzo cicho, niekiedy głośniej. Nie rozumiem, ten głośnik jest trochę, nie wiem, czy zjebany jest, czy coś, ale no trochę trochę nie działa, dlatego ustawiłem to trochę ciszej, więc musicie dać trochę głośniej musicie ustawić głośność. No, teraz zapraszam. Pewnie każdy z was widział Baby w pozycji siedzącej Golden Freddy'ego. Tak, ale dlaczego w ogóle w tej pozycji? Co jest w ogóle... O co w ogóle chodzi z tą pozycją? U Golden Freddy'ego czy u Baby? Ja tutaj nie chcę sygurować, że no nie chcę wam wciskać kitu, że Baby to Golden Freddy, bo tak nie jest, to by było najgłupsza rzecz, którą by ktoś mógł wymyśleć, ale no myślę, że ten styl siedzenia ma swoje znaczenie. Zacznijmy od początku, dokładniej z FNAF-a 2, nie pamiętam już dokładniej, ale w wcześniejszych częściach gry dowiedzieliśmy się, że no sprężynowe animatroniki zostały takie rozebrane, w ogóle już nie funkcjonowały jak kostium w pewnym momencie, bo jak wiadomo, sprężynowe animatroniki, czyli Fredbear i Spring Bonnie, oni tak byli robotami raz, a raz byli kostiumami. I po The Bite of 83, czyli po wydarzeniach z FNAF 4, oni no, uznali, że tryb robota jest zbyt niebezpieczny, dlatego zostawili kostiumy tylko i te wszystkie mechanizmy w środku usunęli z nich. To wyjaśnia to, że Golden Freddy jest halucynacją, ale nie tak jak myślimy, bo istnieje naprawdę, jest zamknięty gdzieś w pokoju ze Spring Bonnie. To, że jest w naszym biurze, jest może halucynacją, ale to, że istnieje taki animatronik, nie jest halucynacją. I to, że się rusza, też jest halucynacją. Jak zauważyliście, Golden Freddy jest albo na plakatach, albo siedzi w biurze, albo atakuje nas, jak we FNAF 2, jego latająca głowa. Więc u Golden Freddy'ego możemy powiedzieć tak, że Golden Freddy, jak wiemy, istnieje i to, że się rusza, jest halucynacją. Ale dlaczego to jest halucynacja? Dlaczego on się nie rusza naprawdę? No, tak jak mówiłem, te wszystkie mechanizmy, które pozwalają ruszać się temu animatronikowi, zostały wyciągnięte, dlatego to jest pusty kostium. To jest to samo, jakbyście jak ubieracie ubrania i chodzicie w nich, to ubrania niby no też chodzą. Te ubrania też są niby żywe, ale nie są tak naprawdę żywe, bo jak ściągnijcie to ubranie i połóżcie je, no to one już same się nie będzie ruszać, a jak wy je ubracie, to się rusza razem z wami. Drugi przykład to jest, jakbyście nie mieli kości, jakby ludzie lub jakieś, nie wiem, psy, koty nie mieli kości,
to by się też nie umieli ruszać. Tak samo z endoszkieletem u animatroników. Okej, okay, więc wiemy, że Golem Freddy się w takiej pozycji siedzi, bo jest pusty w środku, bo to jest pusty kostium. Okej, okay, więc teraz przeanalizujmy, teraz, dlaczego Baby siedzi w tej samej pozycji. Tak naprawdę to jest proste. W piątej nocy, gdy idziemy tam do naprawy Baby, Baby jest pusta. Wyszły z jej, no widać, że jest pusta. Wyciągnęli z Cooperem endoszkielet z niej. Tak jak w przypadku Balory, Phantom Foxy'ego, Phantom Freddy'ego, to ona jest ostatnia. I wyciągli jej wszystko i musieliśmy jeszcze coś wyciągnąć z niej. Ale tak naprawdę ona jest pusta. I Enard powstał. Właśnie, Enard. Jak już jest Enard, który się składa z Baby, to Baby musi być pusta. I to nie jest tak, że Enard się składa z, nie wiem, z ręki Baby, może z endoszkieleta, albo jakiejś innej części Baby. Tak samo u Balory, Phantom Foxy'ego, Phantom Freddy'ego, to nie musi być taka twarz, ogon czy coś. To musi być, to może być po prostu endoszkielet, po prostu jakaś część endoszkieletu, na przykład noga endoszkieleta Foxy'ego, ręka endoszkieleta Freddy'ego i no i tak dalej. Więc wiemy, że Baby jest pusta, bo nie ma endoszkieleta, tak samo Golden Freddy. I myślę, że Scott tak symbolizuje nie wiem, martwe ciała, martwe, nie wiem, coś, co jest puste. Ale teraz dojdźmy do Springtrapa. Springtrap w trailerze no podobnie się ruszał, no może nie podobnie się ruszał, ale podobnie siedział, ale on, no, on umierał, nie był martwy, ale umierał. Więc no ze Springtrapem może nie możemy to tak za bardzo porównać, ale planuję jeszcze zrobić film o trailerze FNAF 3, dokładniej o tym momencie, gdy jest Springtrap na końcu i o cutscence Ultimate Custom Night z Golem Freddym, więc no, zrobię o tym film, powiem, co o tym myślę. No, mam nadzieję, że wam się to spodoba. No, więc czego się dowiedzieliśmy? Dowiedzieliśmy się, że Golden Freddy jest pusty, tak samo jak Baby. Okej, okay. Więc możemy powiedzieć, że wszystko, co jest, każdy animatronik, który jest pusty, w jakiś taki sposób siedzi. Więc to nie jest tak, że Baby jest Golden Freddy, Golden Freddy Baby, bo to jest bez sensu. Są dwie inne dusze, opętane, dwie inne animatroniki w ogóle. To by nie pasowało. Mam nadzieję, że teoria wam się spodobała, że no, zrobicie sobie trochę, pomyślicie trochę nad tym i no, mam nadzieję, że usłyszymy się w kolejnych teoriach, w kolejnych filmach. Tak, trzymajcie się, pa, cześć.